Jak Państwo wiecie, walczymy cały czas o to, złożyliśmy projekt ustawy, żeby zadłużenie, jeśli ktoś 10 lat spłacał regularnie, to ten kredyt już spłacił dwójnasób. Wobec tego to, co pozostało jeszcze do spłacenia, żeby umorzyć, dlatego że ten dług, który pozostaje, wynika z naliczania go w taki sposób, który nie jest zgodny z ustawami. I o to walczymy. Udało się nam wreszcie w komisji w NIK-u wszcząć, znaczy NIK wszczął kontrolę na nasze usilne starania, żeby potwierdził słuszność naszego rozumowania. Ostatnio są pewne sygnały z Komisji Nadzoru Finansowego, do której także kontrola tych spraw należy. Myślę, że to jest sprawa do wygrania. Definitywnie jest do wygrania. Że nie ma argumentów po stronie przeciwnej, że nie mamy racji. Nie mówię już o ekspertyzach prawnych i tak dalej. Ministrowie wiedzą, że mamy rację w tym zakresie. Banki dały 4,5 miliona, właściwie 5,5 miliarda kredytu, a dostały już 35 miliardów w formie spłaty od kredytobiorców oraz budżetu, 28 miliardów w tym, i chcą jeszcze nadal. To jest Litwa rzędu 700% zysku, można lekko policzyć, więc choćby z tego względu nie ma tu jakiegoś uzasadnienia, ale przede wszystkim liczenie niezgodnie z prawem. Natomiast projekt nasz, który w ten sposób mówił, że trzeba z tego ludzi wreszcie uwolnić i uwolnić budżet państwa, bo te pieniądze się już bankom nie należą, ten projekt po roku pracy nad nim został odrzucony. PO dało swój projekt, gdzie jest rozwiązanie takie. Jak ktoś jednorazowo spłaca całość, kilkadziesiąt tysięcy złotych czy kilkaset, to do tej pory umarzano mu 70% odsetek budżetowych, a teraz będzie umarzany 85% odsetek. Natomiast kapitał musi spłacić i 15% odsetek. Z tym, że ten projekt jest cały czas jeszcze w Senacie, z tej mówię, że gotuje się nieźle wokół niego, dlatego że my cały czas podsyłamy argumenty, że w tej wersji nie wolno tego stanu rzeczy dalej utrzymywać, ponieważ jeden z banków dostaje dodatkowe ekstra środki, a to jest pomoc publiczna, tak jak ze stoczniami. Jak Komisja Europejska się tego dopatrzy lub kredytobiorcy pokrzywdzeni to zaskarżą, to się lekko licząc i licząc odsetek, Komisja Europejska każe miliard złotych zwracać bankowi. Wolelibyśmy tego uniknąć na arenie międzynarodowej. Robimy, proszę Państwa, co jest możliwe i ja mam nadzieję, że ta sprawa jest do wygrania. Na razie trzeba jednak te bieżące opłaty wnosić, tego, żeby sobie zaległości nie narobić, bo ja tutaj głowy nie dam uciąć, że na pewno w 100% my uchwalimy tę ustawę, bo nie mamy tutaj, jak Państwo wiecie, w tej chwili większości, no jak się nie ma większości, to argumenty nie zawsze mają dostateczną siłę. Siłą liczy się głos, ilość głosów. Chociaż kto by chciał na ten temat bliżej coś, to na mojej stronie internetowej www.masłowska.pl pod drugim podwłaszczeniem i pod drugim 462 całą, wszystkie krok po kroku Państwo przeczytacie. Co zrobiliśmy, jak apelowaliśmy do samych posłów nawet, żeby zechcieli nam poprzeć tę wersję. Jakie były nasze pisma do ministrów, co oni odpowiadali, jak się sami pogubili w odpowiedziach. Jeden drugiemu zaprzecza. Jeden mówił, że 10 miliardów do tej pory poszło z budżetu, a drugi mówi, że 20 kilka miliardów poszło z budżetu. Proszę Państwa, to jest po prostu kawał historii. Dwa lata pracy, można powiedzieć, poświęcone zostało na to, żeby dowieść, zebrać dowody, dokumenty, że jednak są te pieniądze dalej nienależne. Ja mam nadzieję, że taka iskierka sprawiedliwości w tym państwie jeszcze jest i że my w końcu cel osiągniemy.